Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w środę. Zapraszam na program, a dzisiaj sporo czasu poświęcimy na tak zwane samochody ekologiczne. Ale najpierw coś dziwnego i z całą pewnością mało ekonomicznego. Chodzi o Bugatti Veyron, auto, które 100 litrów paliwa, czyli pełen zbiornik, jest w stanie zamienić w spaliny i przede wszystkim w niewyobrażalne pokłady radości w 8 zaledwie minut. Oczywiście tylko pod warunkiem, że pedał gazu będzie wciśnięty cały czas do podłogi, co chyba tak do końca nie jest możliwe, bo auto rozpędza się do 400 km na godzinę, a na świecie nie ma chyba drogi czy toru, po którym można pędzić z taką prędkością dłużej niż minutę. Veyron, oprócz tego, że jest przepiękny i mocny, ma też tę zaletę, że jeździ, czyli nie jest pojazdem zbudowanym tylko do bicia rekordów, czy też tak awaryjnym, czy niedopracowanym że ciągle stoi w serwisie. I aż ciśnie się na usta, że nie jest to auto z porcelany, prawda? Ale może być. Ten widoczny na zdjęciach egzemplarz to owoc współpracy firmy Bogati ze znanym niemieckim producentem porcelany. Białe złoto, jak nazwano samochód, ma sporo nie tylko elementów karoserii, ale również wnętrza, z tego dość egzotycznego, w motoryzacyjnym świecie materiału. Auto jest to do sprzedania. Gdyby komuś z Państwa wpadło w oko, kosztuje tysięcy euro. Prawie 2,5 miliona dolarów, czyli mniej więcej tyle samo, co 100 innych samochodów. Na przykład bardzo lubianych przez nas Toyota Prius najnowszej generacji. Jednak o ile w naszym kraju moda na hybrydy nie zebrała obfitego żniwa, to w Stanach priusy od samego niemal początku cieszą się ogromną popularnością. Zwłaszcza, gdy ropa drożeje. Być może pamiętają Państwo, jak w 2008 roku wspominaliśmy o przedziwnej sytuacji. Był taki moment, że aut zabrakło dla wszystkich chętnych. I fabrycznie nowe egzemplarze kosztowały na eBayu kilka tysięcy więcej niż w salonie, ale były od ręki. Teraz sytuacja diametralnie, można powiedzieć, się zmieniła. O ile w maju roku 2010 sprzedaż szła jeszcze całkiem nieźle, nabywców znalazło ponad 14 tysięcy egzemplarzy, to w tym roku były to zaledwie 4 tysiące. Jeszcze gorzej sprzedają się Honda Insight i CRZ. Tysiąc sztuk opuściło salony. Spory spadek odnotował też Lexus CT200H. Było to nieco ponad 400 sztuk, a przed trzema miesiącami w marcu sprzedano tych aut ponad 2000. Czemu tak się dzieje? Tego niestety nie wiemy. Być może ma to związek z coraz to nowymi i coraz to bardziej oszczędnymi, niehybrydowymi technologiami. Specjalistą w tej branży jest firma BMW, która ostatnio uparcie obcina cylindry, nie zmieniając oznaczeń. Kiedyś symbol 528 oznacza Oznaczał, że pod maską siedzi rzędowy silnik sześciocylindrowy, a teraz Teraz te symbole mogą oznaczać cokolwiek. Na przykład cztery cylindry, 240 koni i turbosprężarkę. I nawet trudno przeciwko temu obcinaniu cylindrów specjalnie protestować. Samochód jest o 4,0 sekundy szybszy od wersji sześciocylindrowej i zużywa o 15% mniej paliwa. Oczywiście pod warunkiem korzystania z systemu start-stop. Naszym zdaniem system start stop to jeden z najgorszych wynalazków naszych czasów. Mimo że w BMW działa on całkiem nieźle, to i tak i tak wkurza i trochę opóźnia moment ruszenia. Na szczęście w prawie każdym samochodzie chyba oprócz Hondy CRZ można to cholerstwo wyłączyć. A teraz coś o motocyklach, w których na szczęście takich wynalazków nikt nie montuje. Jeszcze do niedawna maszyny firmy Husqvarna kojarzyły się drwalą z piłami łańcuchowymi, a miłośnikom motocykli co najwyżej z Rajdami Enduro. Ale od kilku lat włoska, choć należąca do BMW firma, robi też świetne supermoto. My się takich motocykli trochę boimy, ale zapotrzebowanie na motocykle do driftu najwidoczniej jest, skoro już niedługo w salonach pojawi się jeszcze jeden model 900R. Wygląda nieźle, a w ramie zamocowano dwucylindrowy silnik, który ma 900 cm3, ponad 100 koni i ponad 100 Nm. Motocykl będzie można kupić już niedługo, jest tylko jeden problem. Pełna na nazwa tej maszyny to Husqvarna Nuda 900R. Serio. Kolejna porcja motocyklowych nowości już za tydzień. A teraz mamy dla państwa coś głupiego. Od kilku dni w Polsce na drogach krajowych o w miarę przyzwoitym standardzie, jak i na autostradach pobierane jest elektroniczne myto. O fal startach czy problemach z funkcjonowaniem systemu nie będziemy wspominać, ale o jednym detalu musimy. Pobór opłat od aut ciężarowych to obecnie na świecie norma i trudno z tym polemizować. Ale przy okazji ustawodawca zamiast budować drogi wprowadził też niemałe zamieszanie. Wśród wszystkich posiadaczy dużych aut terenowych służących do ciągnięcia lawety z motocyklami, kładami, albo przyczep z końmi czy łódką. Taki zestaw waży najczęściej ponad 3,5 tony. Do tej pory, jeśli był to transport prywatny, nie nie trzeba było kupować winiety, czyli dodatkowo płacić. Ten obowiązek spoczywał wyłącznie na przedsiębiorcach. Od teraz korzystanie z dodatkowej kategorii prawa jazdy oznacza spore kłopoty, bo trzeba to wszystko wypożyczyć, zainstalować i dodatkowe wydatki. I to jest trochę głupie i zupełnie niepotrzebne. I to wszystko na dziś. Jeszcze tylko przypomnę nasz adres mailowy balkanmaupamoto.pl. Proszę pisać. Z niecierpliwością czekamy. Kłaniam się nisko i do zobaczenia już jutro.